Siema! Zakończyła się kolejna runda turnieju kandydatów. Jak wiecie, albo nie wiecie, Jan Krzysztof Duda mierzył się z Alirezą Firuzczą, także mogliśmy się spodziewać bardzo ciekawej partii. Natomiast zanim zaczniemy, kilka takich malutkich ogłoszeń. Po pierwsze, przypominam wam o tym, że kandydaci 10, kod 10% zniżki na szachomani.pl. Jutro jest Dzień Ojca, Dzień Tatusia, także jeżeli ktoś z was chce sprawić prezent swojemu tacie, na szachowo.pl będziecie mieć z kodem JASKOL 95 10% zniżki, a także przypominam o sponsorze całej tej serii w zasadzie, czyli Trusted Software Services. Jeżeli ktoś z was poszukuje pracy jako informatyk, na dole będą linki. Polecam bardzo mocno. Ktoś mnie w komentarzach nazwał pośredniak 95. Jeżeli dzięki mnie ktoś z was znajdzie pracę, będzie mi bardzo, bardzo miło. A tymczasem przechodzimy już do partii. Aha, zanim jeszcze przejdziemy, na końcu pojawią się aktualne wyniki, bo w sumie słusznie zwróciliście uwagę, że jeżeli ktoś czerpie informacje tylko ode mnie, to może nie wiedzieć, jak się kształtuje tabela. Także na końcu umieszczę wyniki i trochę je omówię. Zaczniemy sobie tradycyjnie od partii Janka. Tak jak wspominałem wcześniej, dwóch najmłodszych zawodników na turnieju kandydatów mierzyło się ze sobą, także mieliśmy prawo oczekiwać, że będzie to bardzo zadymiarska partia. Obaj słyną raczej z tego, że nie zadowalają się remisami. Nastąpiło E4. Jan Krzysztof Duda zagrał E5. I na skoczek F3 odpowiedział skoczek F6, przechodząc do obrony rosyjskiej, która uznawana jest za wariant taki bardzo na remis. Czy Jan Krzysztof Duda miał tutaj coś przygotowanego, czy jednak chciał zadowolić się po prostu połówką punktu niczym Radżabow w poprzednich partiach? Zobaczymy. Skoczek E5, D6, skoczek F3, łubu-dubu, D4 i D5. Dla niewprawionego oka to w ogóle może się wydawać, że ta pozycja już jest dla czarnego lepsza, no bo białe mają skoczka na F3, czarne mają skoczka na E4, który wydaje się być bardziej aktywną figurą, a pionki są tak samo wystawione. Tylko że problem jest taki, że ten skoczek czasami bywa obiektem ataku i na dobrą sprawę on tutaj lepiej by stał na F6 po prostu. Także nastąpiło goniec D3, goniec F5, roszada, goniec E7, wieża E1, roszada, skoczek B3, skoczek sobie wrócił. No i nastąpiły tutaj takie małe wymiany i skoczek A6. To, na co chcę wam zwrócić uwagę, to takie bardzo, powiedziałbym, psychologiczne podejście Janka do tej partii, ponieważ postawcie się w sytuacji Alirezy. Alireza przegrał wczoraj dość głupio partię, to znaczy sam siebie ograł w przygotowaniu, no i prawdopodobnie chciał tutaj się białymi odbić, a nagle przeciwnik zagrał mu wariant, który jest uznawany za taki dość remisowy. Możliwa była sytuacja, w której Alireza będzie chciał na siłę przepychać i w tym momencie dość długo się zastanowił i zagrał ruch goniec D2. Jest to najlepszy ruch według silnika. Ogólnie pole F4 mogłoby się wydawać trochę bardziej atrakcyjne, ale tutaj problem by był taki, że po ruchu skoczek C7, skoczek E6, bo ten skoczek i tak tutaj prędzej czy później prawdopodobnie wejdzie, to ten goniec musiałby gdzieś wracać, więc Alireza stwierdził: ok, zagram goniec D2, i żeby ta pozycja nie była taka nudna, to Alireza zdecydował się grać poprzez B3 i C4. Jan Krzysztof Duda w wywiadzie potem powiedział, że spodziewał się tego i był wręcz zaskoczony, że Alireza stracił tyle czasu. W tym momencie Alireza już naprawdę miał chyba poniżej godziny, a to dopiero 15 ruch, podczas gdy Janek praktycznie wszystkie ruchy grał od ręki. No i tutaj bardzo ciekawe podejście od strony Janka, bo miał tutaj kilka możliwości typu skoczek E6, natomiast on zdecydował się zagrać goniec F6. I samo w sobie, to ten ruch sam w sobie nie jest jakimś takim, wiecie, wielkim poddymieniem, ale chodzi o to, że Janek tutaj zagrał bardzo aktywnie, ponieważ gdyby przeciwnik zdecydował się zagrać C5, to czarne nie chcą wracać tym skoczkiem na któryś z tych pól, w sensie wymienić i skoczek E8, bo ten skoczek by był słaby. W tej pozycji białe tutaj dusiłyby i byłyby kłopoty. Idea Janka, o której powiedział w wywiadzie i faktycznie silnik się tutaj z nim zgadza, było zagranie skoczek E4 i poświęcenie pionka w zamian za ogromną aktywność. Mamy pole D5, ten pionek jest słaby, skoczek zaraz wejdzie sobie na E6, no i tutaj tylko czarne w zasadzie mogą myśleć o tym, żeby przechwytywać inicjatywę, pomimo tego, że białe mają pionka więcej. Także tutaj to wszystko było przygotowane przez Janka, Alireza zdecydował się zagrać tak, powiedzmy, na miękko, nastąpiła wymiana, 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 no i znowu aktywne podejście od strony Jana Krzysztofa Dudy, to znaczy znowu nie chcę nawiązywać na przykład do jakichś innych zawodników z tego turnieju,
Ale domyślam się, że w tej pozycji inni zawodnicy graliby bardzo na spokojnie, to znaczy jakiś skoczek e6, może g6, goniec g7, byle tylko się nie wychylać. Natomiast Janek, jako osoba, która powiedzmy nawet w remisowych pozycjach czy w równych pozycjach szuka jakiejś kontry, zagrał tutaj b5. No i postawił przeciwnika przed takim wyborem, że no przeciwnik musi tutaj podjąć jakąś decyzję. Zostawić tego nie można. Jeżeli zbijemy, to nastąpi sytuacja, w której są dwa pionki na jednego pionka, w zamian za to białe mają wolniaka na linii D. Natomiast po przypchaniu ten skoczek może wejść na C4, drugi skoczek wejdzie na D5 i też mogą być kłopoty. Także tutaj Alireza musiał zacisnąć zęby, zbić. No i tutaj akurat szacun dla niego, bo znalazł najlepszą kontynuację i jedyną kontynuację, która według silnika jest tutaj grywalna dla białego, to znaczy taka, żeby białe miały jeszcze tutaj jakąkolwiek przewagę i tym ruchem jest goniec A5. Tak trochę dziwnie wyglądający ruch, natomiast idea jest taka, że po prostu chcemy tutaj zbić, no i poprawić skoczka. Tutaj można było zagrać skoczek E4, być może skoczek H5, żeby zainteresować się tym gońcem, a też po prostu atakować króla. Zauważcie, że w takiej sytuacji, jeżeli na przykład ten goniec by gdzieś wrócił, to nie bardzo ma gdzie. Może wrócić teoretycznie na E7, ale po hetman E4 jest podwójne uderzenie. Jak wrócimy sobie tutaj, to podstawiliśmy mata w jednym ruchu, więc raczej nie. Natomiast gdyby obronić tego gońca, no to po jakimś takim ruchu jak A4 mogą być jakieś takie minimalne kłopoty dla czarnego, natomiast tutaj Alireza zdecydował się zagrać to samo, tylko od drugiej strony, to znaczy skoczek E4, hetman D8, A4, A6, bicie. No i tutaj jedyna opcja, żeby jeszcze czarne postawić przed jakimiś problemami, jest zagranie hetman B1. To jest taki bardzo mało naturalny ruch, ale chodzi o to, że tutaj trzymamy na presję, to znaczy dalej jakieś mogą pojawić się motywy matowe, a przy okazji atakujemy tego pionka i zabezpieczamy pierwszą linię. Natomiast tu nastąpiło skoczek C3, takie bardzo spokojne, hetman D7, no i zdarza się, że w niektórych partiach, gdy jedna i druga strona mają słabości, to one się wymieniają. No i tak też tutaj nastąpiło, a mianowicie wieża B1, skoczek D6, nastąpiło bicie na D4, no i po ruchu skoczek D4, wieża A1, prawie mat, ale nie do końca, wieża B1, no i tutaj Jan Krzysztof Duda poświęcił hetmana, no i ku zaskoczeniu wszystkich, Alireza nie podstawił mata, wymieniło się wszystko, no i cóż, nie była to najbardziej spektakularna partia na świecie i wiem, drogi widzu, który wczoraj szkalowałeś mnie, że jakby Janek grał tak jak Radżabow, to o Janku bym nie powiedział złego słowa, a teraz tylko czekasz na to, żeby napisać podobny komentarz. Przyznam się wam, no ja jestem trochę zniesmaczony. To znaczy oczywiście, ja jestem chłopkiem, który sobie dla was relacjonuje to, co dzieje się na turnieju kandydatów. Rozumiem też podejście Janka w pewnym sensie, ponieważ z Alirezą nie wygrał nigdy w życiu partii klasycznej. Z nim ma bilans 4-0, jeżeli dobrze kojarzę, lub coś koło tego. Alireza mógł być podrażniony. Janek stwierdził, ok, akurat czarnymi remis mi w miarę pasuje, nie będę się wychylał, a jeżeli Alireza będzie próbował cisnąć, to wtedy go pyk. Nie wyszło, nastąpił remis. Nie jestem zadowolony z tej partii. No i trochę przykro, aczkolwiek mówię, rozumiem Janka, może w drugim kole chce Alirezę walnąć. Więc tak to wygląda. Natomiast my przechodzimy do kolejnych partii. Podpowiem wam, że były dużo ciekawsze. Zaczniemy sobie od partii lidera, a mianowicie Jana Nepomniachtchiego, który grał kolorem czarnym z Hikaru Nakamurą. Jak wiecie, albo nie wiecie i dopiero teraz się dowiecie, no ja jestem dość dużym fanem Hikaru i uważam, że fajnie by było dla szachów, gdyby zajął w tym turnieju jak najwyższe miejsce. Także tutaj mocno ściskałem kciuki za Hikaru. Muszę jeszcze wyciszyć telefon, także musicie mi wybaczyć. Okej, teraz powinno być git. No i lecimy. E4, E5, skoczek F3, skoczek F6. Podobne, co? Łubu-dubu, D6 i po kilku ruchach mamy dokładnie tę samą pozycję, którą mieliśmy u Janka. No i cóż mogę powiedzieć? To jest oczywiście pozycja typu wyrównana, ale to w żadnym wypadku nie jest tak, że wiecie, że tu już białe czekają tylko, żeby zagrać skoczek G1, skoczek tu i jest remis, tylko po prostu to jest pozycja na grę. Obiektywnie rzecz biorąc, dość trudno tego typu pozycję się wygrywa. Goniec D3, skoczek C6, roszada, goniec E7. No i tutaj właśnie białe podeszły do tematu troszeczkę inaczej niż w tamtej partii pomiędzy Polakiem a
Alirezą, ponieważ tutaj Hikaru uderzył poprzez C4. Proponując troszeczkę, żeby w pewnym momencie nastąpiło bicie. Może nie od razu, bo jak zagramy tu, to, przez, to może być, mogą być lekkie kłopoty, ale generalnie, że w którymś momencie jak nastąpi bicie, to tutaj zostanie izolowany pionek. Czarne zagrały skoczek B4, goniec E2, roszada, skoczek C3, goniec F5, A3, bicie, skoczek C6, wieża E1, wieża E8. No i właśnie, mamy taką pozycję. I w jaki sposób w ogóle powinniśmy oceniać, czy ona jest równa, czy nie jest równa, do czego powinniśmy dążyć jednym i drugim kolorem. Raczej chodzi o to, że jeżeli jest taki, znowu, taki powiedzmy brak balansu po jednej czy drugiej stronie, to pozycję dużo łatwiej się gra jednej albo drugiej stronie. Tutaj niby jest 4-4, ale ze względu na to, że te pionki są zdublowane, to teoretycznie białe potencjalnie mogą mieć jednego pionka bliżej centrum niż czarne. Więc to jest, to działa na korzyść Hikaru Nakamury. No i tutaj zdecydował on się w ogóle na, według mnie, taki genialny w swojej prostocie ruch, ponieważ nie ruszał żadnych tych pionków, nie wyprowadzał gońca, tylko zdecydował się zagrać ruch wieża A2, co wygląda dość dziwnie. Natomiast idea jest taka, że ta wieża kiedyś może nam się przydać. Po pierwsze, bronimy gońca na E2, co jest spoko. Po drugie, może kiedyś zagramy na B2 i będziemy atakować tutaj. Zauważcie, ten goniec odbiera pole B1, więc Hikaru robi tak zwaną kiwkę niczym Dawid Hans, młody następca Cristiano Ronaldo, kilka lub kilkanaście lat temu. Także goniec F8, łubu-dubu i C4. Tutaj nastąpiła taka wymiana, ten pionek został wymieniony za tego, C4 zostało zagrane i teraz nastąpiło coś, czego ja moim takim centymetrowskim okiem nie jestem w stanie pojąć. Ponieważ nie trzeba być chyba specjalistą od szachów, żeby zdawać sobie sprawę, że jak wieża tutaj stoi, to raczej ten hetman będzie się czuł bezpieczniej na tych polach, może na tym polu, ale raczej nie na tym polu. A nagle Nepo zagrał tutaj i silnik zrobił małego fikołka ku górze, ponieważ no po prostu ten hetman może być atakowany. Goniec poszedł na F1, hetman poszedł na G4, H3, bicie, hetman wrócił na E4, no i pojawia się pytanie, po co to wszystko, drogi Janie? W jakim celu? Komu to potrzebne? Ponieważ hetman poszedł tutaj, potem się wrócił, został znowu zaatakowany, ta wieża z A2 w ogóle nagle wchodzi bardzo ładnie do ataku. Hetman jeszcze poszedł na D3, co znowu podchodzi pod różnego rodzaju rentgeny. Nastąpiła wieża B2, zawodnicy tutaj zdecydowali się jednokrotnie czy dwukrotnie powtórzyć pozycję, no i teraz Hikaru zagrał wieża E3. Ta pozycja w tym momencie jest znacznie lepsza dla Hikaru. Tutaj silnik nie pozostawiał złudzeń i mówił, że wręcz to jest pozycja na pograniczu wygranej. Jeżeli Hikaru znajdzie sekwencję dobrych posunięć, jeżeli będzie wykorzystywał fakt, że ten hetman tutaj jest w bardzo dużych tarapatach i że czarne zamiast wyprowadzać figury, zamiast poprawiać pozycję swoich figur, to musiały latać tym hetmanem w T czy we w T, no to będzie git. I tu najlepszym ruchem jest skoczek D4. Żeby sprawiać przeciwnikowi kłopoty. Atakujemy to, potencjalnie grozimy biciem tutaj, jak ten hetman gdzieś się ruszy, typu w tego typu sytuacji, co nie? Będziemy mogli gdzieś tutaj zbić i tak dalej. Także skoczek D4 było takim bardzo logicznym ruchem i jak goniec na przykład odejdzie, to już wieża B3 atakuje tutaj i atakuje tutaj. No i jeżeli ten hetman sobie tak na spokojnie wróci, no to spokojnie możemy zbić i czarne poddają partię. Więc ruch skoczkiem na D4 był taki strasznie logiczny i Hikaru zastanowił się tutaj długo, liczył, marszczył czoło, mówił coś do siebie po cichu, prawdopodobnie w myślach i zdecydował się zagrać skoczek D2. I skoczek D2 to jest taki ruch, że wiecie, no na co on liczył? Na to, że Nepo, nie wiem, zagra tak i podstawi hetmana? No, dość małe jest prawdopodobieństwo. Nepo sobie odszedł hetmanem na A1, ten hetman nagle spokojnie może teraz sobie wracać do gry. Skoczek poszedł na B3. Hetman F6, goniec został wyprowadzony, to jest jeszcze spoko. Tutaj, no i tutaj białe mają dużą przewagę. I to, co trzeba było robić, to zadać sobie najprostsze pytanie na świecie. A mianowicie, która z naszych figur jest najsłabsza? Najsłabszy jest ten goniec, no bo on strzela w tego pionka i strzela w te pionki. No i w tego typu pozycjach gramy po prostu G3, przeciwnik zagra, nie wiem, no cokolwiek, gramy goniec G2. No i po prostu wywieramy cały czas presję dzięki temu, że w poprzednich ruchach zdobywaliśmy tempa, atakując tego hetmana. Natomiast Hikaru Nakamura zdecydował się zagrać tutaj skoczek A5 i skoczek C6.
No i gdybym was, drodzy widzowie, zapytał, czy ten skoczek tutaj ładnie wygląda, to większość z was odpowiedziałaby, że no całkiem nieźle, nie? No tutaj fajnie jest broniony przez pionka, drugi pionek go nie może zaatakować. Ale jeżeli bym was spytał, czy ten skoczek cokolwiek tutaj robi, no to chyba nie do końca. To znaczy nie kontroluje żadnego ważnego pola, na dobrą sprawę. No i tyle, no to jest zły skoczek. Ten skoczek dużo lepiej stałby, nie wiem, na C3, na D4 kiedyś, wtedy, wcześniej. Natomiast cały ten manewr tu, tu, tu i tu sprawił, że ten skoczek jest po prostu słaby. Ładnie wygląda, ale nic nie robi. Zupełnie tak jak na przykład jacyś celebryci w internecie. Tak mi się skojarzyło teraz. No i nastąpiło koniec D7. Hikaru Nakamura tutaj miał dość mało czasu. Był to 30 ruch, więc zdecydował się powtórzyć raz. Zdecydował się powtórzyć drugi raz. Zdecydował się powtórzyć trzeci raz i partia zakończyła się remisem. Wielka szkoda, bo gdyby Hikaru tutaj wygrał, gdyby w tym momencie nastąpiło właśnie to skoczek D4, gdyby iść dalej za ciosem, no to byłoby bardzo ciekawy w turnieju kandydatów, ponieważ lider straciłby punkty. W końcu przegrałby partię. Natomiast teraz Nepo nadal zostaje liderem. No i cóż, przechodzimy do kolejnej partii, czyli do partii pomiędzy Fabiano Caruaną a Ryszardem Sprawozdaniem. I obiecuję wam, że ten żart już nigdy więcej nie pojawi się na tym kanale, ale tak mi się spodobał, że zdecydowałem się powiedzieć go po raz drugi. No i tutaj wiecie, Fabiano Caruana, to była taka ciekawa partia z tego względu, że Fabiano Caruana słynie z takich agresywnych debiutów i z dobrego przygotowania, a raport słynie z tego, że gra dosłownie cokolwiek. Więc nastąpiło E4, C5, skoczek F3, E6, D4, bicie, bicie. Fajnie, że zobaczyliśmy Sycyla. Skoczek C6, tutaj i A6. Czyli to jest wariant, powiedzmy, Kana czy Tajmanowa, gdzie te pionki po prostu wyglądają w ten sposób. Zawsze białopolowy goniec będzie słaby, ale z drugiej strony te pionki mogą iść do przodu, mogą być jakieś kłopoty. Bardzo fajny wariant, polecam uczyć się wam obrony Tajmanowa. I tutaj Fabiano Caruana zdecydował się zagrać niczym raport. Zagrał G4. Nie wyprowadzał jednego gońca, drugiego zagrał G4. Co do zasady, G4 jest skuteczne, gdy przeciwnik ma skoczka na F6. Czyli wiecie, jeżeli na przykład coś takiego, skoczek F6, w tym momencie można myśleć o ruchu G4, bo teraz już G5 to jest taka idea, która zdobywa nam tempo i przeciwnik się przed tym musi bronić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj nastąpiło G4, no i raport stwierdził, że skoro ten skoczek tu nie wyjdzie, bo jak zagra tu, to dostanie G5, to zdecydował się go zagrać na E7. Goniec E3, B5, skoczek sobie wrócił na B3, skoczek poszedł na A5, bo idea jest taka, że w idealnym świecie chcemy po prostu wybić tego skoczka, co zresztą nastąpiło. Gramy czarnymi, mamy troszkę mniej przestrzeni, więc każda wymiana figur jest dla nas ok. Goniec B7, goniec G2, skoczek G6. Ten skoczek tutaj fajnie stoi. Zauważcie też, że żadne ruchy typu H4 teraz już nie mają racji bytu, ponieważ nastąpi skoczek H4, no i oddałeś nam pionka, nie? Więc tutaj nastąpił w ogóle taki śmieszny ruch jak wieża F1, po to, że być może w przyszłości będziemy chcieli grać poprzez F4, co zresztą nastąpiło zaraz, ponieważ tutaj goniec C6, G5, A5, F4 i A4. I nie wiem, na ile to jest widoczne, ale na dobrą sprawę to tutaj czarne osiągnęły wszystko to, co chciały osiągnąć, a to białe mają delikatne problemy, ponieważ to przeciwnik ich zaczyna atakować. Zauważcie, że ten król już po wszeczasy zostanie w centrum, ponieważ tu raczej nie będzie chciał, bo nastąpi bicie, mam nadzieję, że to wiecie. A w tę stronę, no to może zrobić taką roszadę, ale to kosztuje troszeczkę czasu, a te pionki są osłabione. Natomiast czarne, na dobrą sprawę, mogą iść tym królem w jedną stronę, mogą nim zostać w centrum i też jest ok. Także tutaj jest taka mała przewaga czarnego nawet, powiedziałbym. No i widać, że raport dobrze się czuje w takich zwariowanych pozycjach, w których nie do końca wiadomo, co się dzieje. Niczym Tal kiedyś, który powiedział, że w szachach chodzi o to, żeby zaprowadzić przeciwnika do ciemnego lasu, gdzie dwa nie wie, gdzie jest, ile to jest 2 plus 2 i wtedy się go łatwo atakuje. Także tutaj wieża D1. Ten król jest osaczony przez wieżę w centrum, co wygląda dość dziwnie. No i tu czarne zagrały goniec B4. Hetman D4. I w tym momencie czarne muszą znaleźć kontynuację, która zapewni im dogodną grę. Nie jest ona trudna, według mnie, natomiast też to nie jest takie wszystko proste. A mianowicie, tutaj najlepszą kontynuacją jest po prostu zbicie.
Trochę dziwne, bo oddajemy parę gońców, ale idea jest taka, że jak przeciwnik zbije pionkiem, no to ten pionek kiedyś może być już bardzo blisko pola przemiany. Natomiast jeżeli nastąpi odbicie hetmanem, robimy na spokojnie roszadę. Tutaj te pionki nigdzie nie idą. Zauważcie też, że gońce wycelowane są w drugą stronę, więc wiecie, nie boicie się chłopa, który ma pistolet, ale pistoletem ma lufę w swoją stronę, nie? Więc tak to wygląda, a my dalej możemy atakować z drugiej strony. Więc po hetman d4 trzeba było to zrobić. Natomiast raport myślał. Zagrał hetman a5. Nastąpiło hetman g7. Pionek został stracony. Nastąpiło a3. Zauważcie, że ten skoczek tutaj ładnie broni. I okazuje się, że w tym momencie białe muszą zagrać dokładnie. I wtedy będzie ok. I ten dokładny ruch jest dość dziwny. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale tutaj najlepszym ruchem jest po prostu król f2. Zejść z tego związania. Jeżeli nastąpi teraz bicie, skoczek wycofuje się na e2 i ten król paradoksalnie jest dobrze broniony. Ten pionek, jeżeli czarne niczego tutaj konkretnego nie zrobią, to ten pionek może im polecieć zaraz. Dlatego tutaj czarne zdecydowały się, że będą łapały hetmana, zagrały e5. I teraz, jeśli nastąpi bicie, no to zobaczycie, co się stanie, bo nastąpi dokładnie to samo, co nastąpiło w partii, ponieważ po f5 czarne mogą tutaj złapać hetmana. Nie tak dokładnie, ale mogą zagrać goniec f8, goniec e7, goniec f8, goniec e7, tu. I mamy trzecią partię, która zakończyła się poprzez powtarzanie posunięć. Był to ciekawy remis, to znaczy oba króle zostały w centrum. Tutaj się działa jakaś taka totalna zadyma. Te pionki poszły w różną stronę. No i mówię, wydaje mi się, że w tym momencie jednak raport powinien doliczyć, że to daje mu realne szanse, żeby grać. Być może bał się tego, że jakieś f5 tutaj w pewnym momencie pójdzie, ale tutaj wiecie, po biciu nie ma żadnego ataku, a to król białego zostaje w centrum, więc nie do końca rozumiem decyzję raporta. Może też kwestia tego, że jednak jak się gra czarnymi z Fabiano Caruaną, to czuje się respekt, nie wiem, ale tak było. Także przechodzimy do kolejnej partii, ostatniej już. A mianowicie partii pomiędzy moim ulubieńcem, a mianowicie Timurem Rajabowem oraz Dingiem Lirenem. Rajabow grał tutaj kolorem białym, zdecydował się zagrać d4, nastąpiło skoczek f6, c4, e6, g3, czyli takie wejście w Katalona, goniec b4, skoczek d2, wyprowadzanie figur, no i d5. Generalnie idea ruchu goniec b4 jest taka, żeby trochę zdekoordynować te figury, ponieważ ten skoczek tutaj nie stoi dobrze. Białe chciałyby mieć skoczka na c3, on by tutaj wywierał dużo większą presję, jeżeli chodzi o centrum, no ale oczywiście to jest jak najbardziej grywalny wariant. Nastąpiło b6, roszada, goniec b7, b3, tu, goniec b2, wieża c8, wieża c1, hetman e7, e3. O czym wielu z was prawdopodobnie nie wie, a powinniście wiedzieć, to fakt, że w tego typu pozycjach przeciwko d4 bardzo często czarne uzyskują prawie że pełne wyrównanie dopiero gdy zagrają ruch c5. To znaczy wielokrotnie ja spotykałem się właśnie z pytaniami, co grać panie Tomku przeciwko d4. Po pierwsze, nie mówcie do mnie per pan, bo nie jestem panem, tylko jestem Tomek. A po drugie, najczęściej różnego rodzaju warianty polegają na tym, żeby w pewnym momencie zagrać c5 i wtedy jest gitara siema. Więc nastąpiło właśnie c5. Łubu dubu. Czarne zdecydowały się zbić gońcem. Hetman e2. Bicie. Skoczek e5. I widząc tę pozycję, pomyślałem sobie, że prawdopodobnie niedługo znowu zakończy się remisem, ponieważ mamy cztery pionki na jednym skrzydle, dwa pionki na drugim skrzydle, no bez jakiegoś takiego większego szału. Aczkolwiek pamiętajcie, że Ding Liren to jest zawodnik ponad 2800 i on właśnie takie pozycje, niczym Carlsen niejednokrotnie, potrafi wygrywać. Natomiast oczywiście białe grały tutaj dobrze, nastąpiło e4. Zauważcie też, że na pierwszy rzut oka możemy tutaj zdobyć pionka, ponieważ teoretycznie moglibyśmy zbić tutaj, ale na końcu jest hetman f4, dwa skoczki tutaj wiszą, no i są ogromne kłopoty, ponieważ po takim wybiciu tutaj nie bardzo możemy zbić tego gońca, ponieważ na końcu po biciu następuje wieża b1 i ten skoczek jest odzyskiwany, zdobywany. Także nastąpiło wieża d8, łubu dubu,
Radżabow, jeżeli tylko widzi, że może coś wybić, to oczywiście stara się to robić. F4 i pierwszy ruch, taki powiedzmy trochę bardziej agresywny ze strony Radżabowa, i już silnik mówi, że to czarne mają przewagę. To znaczy to, co powinien Radżabow tutaj grać, to paradoksalnie powinien grać na spokojnie, wykonywać ruchy typu A3. Zauważcie też, że po A3, jeżeli nastąpi bicie, to mamy ruch hetman A6 z podwójnym uderzeniem. Więc takie spokojne ruchy by coś dawały, ewentualnie wieża do 1, wieża na otwartej linii jest git. Natomiast Radżabow zagrał trochę bardziej agresywnie, troszeczkę się tutaj osłabił. Czarne zagrały najpierw na spokojnie skoczkiem na G6, po czym po skoczku na C4 zauważyły, że w całej tej pozycji jest jeden słaby pionek. I ktoś z was może tak popatrzeć i stwierdzić, że Tomasz Jaskółka pijany nagrywa recapy, ponieważ nie ma żadnego słabego pionka, wszystkie te pionki są silne. Ale jednak okazuje się, że ten pionek jest słaby, ponieważ jest na jednej przekątnej z królem. I tego typu małe rzeczy trzeba podczas partii wykorzystywać. Ruchem, który to wykorzystujesz, z hetman B7, ponieważ teraz oczywiście ten pionek nie zostanie zbity zbyt szybko, ale wywieramy presję. O to właśnie chodzi. A kiedykolwiek nawet białe odejdą i zagrają E5, to ta przekątna będzie w opanowaniu czarnego. Także tutaj A3, goniec spokojnie się wycofał, wieża poszła na E1, żeby jeszcze bardziej bronić pionka na E4. No i czarnemu, czyli Dingowi, nie trzeba kilkukrotnie powtarzać. Jeżeli on może przechwycić inicjatywę, to następuje to. I jest B5. Skoczek jest aktywny, więc zostaje przepędzony. Nie chcemy nim grać na E5, ponieważ po tej wybiciu no, te pionki są dość słabe. Więc nastąpiło skoczek D2, A6, skoczek F3. No i znowu przegrupowywanie swoich figur. Skoczek poszedł na E7. Białe zagrały hetmanem na D3, cały czas tutaj bronią się wszystkimi siłami. Nadal obiektywnie pozycja jest w miarę równa, ale jednak to białe muszą się troszeczkę tłumaczyć i muszą wykonywać dokładne posunięcie. Czarne na luzaku, H6, białe zagrały wieża E2, żeby nie mieć kłopotów na drugiej linii. Goniec sobie wrócił. Zauważcie, że to jest takie granie bardzo na spokojnie, no ale z tego ci najlepsi zawodnicy na świecie bardzo często słyną. Nastąpiło tu H3 i H3 jest takim ruchem, który na pierwszy rzut oka w ogóle nie może być złym ruchem, no bo przecież na spokojnie poprawiamy sobie pozycję figur i jeszcze kontrolujemy pole G4, ale za kilka ruchów może pojawić się sytuacja, że przeciwnik zagra H5, H4 i rozbije nam te pionki. Także H3 było trochę niedokładne. Wieża D8, hetman C2, wieża C8, hetman D3, wieża D8, hetman C2. Oczywiście Radżabow jakby mógł, to by powtarzał pozycję do końca świata. Natomiast tutaj nastąpiło właśnie to H5. No i teraz czarne, białe są w takiej niewygodnej sytuacji trochę. No bo jeżeli nic nie zagrają, jeżeli nastąpi jakieś spokojne hetman D3 z powrotem, no to już abstrahując od tego, że wchodzimy pod związanie, musimy liczyć w pewnym momencie ruchy typu H4. Może nie od razu, ponieważ skoczek to zbije, ale w pewnym momencie trzeba to brać pod uwagę. Także tutaj, żeby się o to nie martwić, Radżabow zrobił to, co umie najlepiej, a mianowicie zapchał pozycję. Tylko że Radżabow, ze względu na barierę językową, prawdopodobnie nie ogląda moich filmów i nie wie, czym jest wiaderko z Minecrafta. Natomiast Dingowi widocznie ktoś te filmy tłumaczy, ponieważ jak tylko zobaczył wiaderko, to ustawił tutaj skoczka. I ten skoczek jest totalnym szefem. Bardzo często dzięki temu skoczkowi w ogóle będą pojawiały się różnego rodzaju motywy. Albo maty, albo jakieś widełki w pewnym momencie. No i ten skoczek jest totalnym koksem. I nie jest łatwo się go pozbyć, ponieważ jeżeli białe by tutaj... Przede wszystkim nie mogą białe zagrać skoczek H2, no bo tutaj wisi figura. Więc ten skoczek tutaj bardzo mocno paraliżuje białego. Nastąpiło więc hetman C3, skoczek sobie spokojnie wrócił na F6, co może się wydawać dziwne, ale po prostu wywieramy presję na tego pionka, a tutaj jeżeli będziemy chcieli, no to zaraz wręcz wrócimy. Więc nastąpiła mała wymiana uprzejmości, skoczek sobie spokojnie wrócił na G4, no i teraz białe zagrały B4, ponieważ jeżeli tylko można coś zapchać, no to panu Radżabowowi nie trzeba dwukrotnie tłumaczyć. Hetman B7, oczywiście żartuję, nie obrażajcie się, Radżabow, spoko gość, bardzo fajnie, że gra w turnieju kandydatów. Nastąpiło hetman D7, wieża D2, wieża C4, no i kilka ruchów z pozycji, która była taka, powiedzmy, wyrównana, każda figura białego się bardzo mocno poprawiła. Figura czarnego bardzo mocno się poprawiła. I co ciekawe, tutaj białe mają tylko jedną forsowną wręcz kontynuację, która prowadzi do remisu. Natomiast Radżabow był już na lekkim niedoczasie i zastanowił się tutaj na bardzo długo. Prawdopodobnie, tak strzelam, że liczył tę kontynuację, ale czegoś tam dokładnie nie doliczył. Remisującym ruchem jest skoczek F5.
co wygląda dziwnie, ale atakujemy hetmana, a jak przeciwnik odbije, no to tu, tu odbijamy, przeciwnik odbija, no i na końcu możemy zagrać goniec d4, pozbywając się tego silnego gońca. Jeśli nastąpi bicie, bijemy to skoczkiem, kontrolujemy wszystkie pola, które są ważne. Ten skoczek jest troszeczkę w tym momencie akurat już na obrzeżu szachownicy, to znaczy niby kontroluje te same pola co wcześniej, ale ze względu na to, że wymieniły się hetmany, to on nie jest już taki silny. Nie może stwarzać problemów przeciwnemu królowi. Natomiast Radżabow myślał, dumał, drapał się po główce, dumał i zdecydował się zagrać hetman e2. Dink od ręki wręcz zagrał hetman b7. Najlepszy ruch, cały czas wybiera presję na tym królu. Hetman wrócił na d3, no i teraz Dink nie powtarzał ruchów, tylko zagrał ruch f6, który po prostu wywiera jeszcze większą presję na pozycję, ponieważ zabiera kolejne pola dla skoczka. No i tutaj Radżabow myślał, zdecydował się zagrać król h3, hetman c8, mamy 39 ruch i w tym momencie Radżabow popełnił taką decyzję, która bardzo mocno utrudniła mu obronę. Ponieważ gdy bronimy się, no to bardzo często chcemy po prostu trzymać gardę pięści twarde. Tutaj komputer mówi, że najlepiej jest chodzić królem w kółko. Natomiast nawet Radżabow jest człowiekiem i nie zawsze tego typu sytuacje jest w stanie wykorzystać. On chciał się trochę uwolnić i zagrał ruch e5. Nastąpiło bicie, no i teraz sytuacja jest prosta. Jest 40 ruch. Ding Liren ma 5 minut na zegarze i tylko jedną kontynuację, która tutaj prowadzi do zwycięstwa. Myślał. Spadł mu czas poniżej minuty, potem poniżej 30 sekund. Wygrywającym posunięciem jest goniec d4. I teraz, trochę dziwne, no bo oddajemy naszego silnego gońca. Ale teraz problem jest taki, że jeżeli przeciwnik odbije to gońcem, wchodzimy skoczkiem na f5, nasze skoczki są bardzo silne, w pewnym momencie nasza wieża może wjechać, nasz hetman może wjechać i są giga kłopoty. Natomiast jeżeli zbijemy skoczkiem, to wcale nie bijemy tutaj, bo wtedy po hetman e2 jest bardzo dużo presji po linii e, tylko gramy hetman b7. Grozimy matem w dwa ruchy, co zazwyczaj jest spoko, natomiast nawet jeżeli Radżabow próbowałby się bronić poprzez skoczek f3, to okazuje się, że po bardzo dokładnym wieża c8, po to, żeby w przyszłości móc zagrać wieża f8, po to, żeby spokojnie nie martwić się o jakieś szachy na d8, ta pozycja jest bardzo ciężka dla gry dla białego, ponieważ bardzo łatwo jest przegrać. Jeżeli będziemy sobie na przykład stali w miejscu, albo będziemy stali w miejscu, to okazuje się, że po wieża f8 jest tutaj bardzo dużo presji. Jedyna opcja, żeby tego skoczka nie stracić, to jest król g2, ale wtedy jesteśmy praktycznie do końca partii powiązani. Jakieś ruchy typu skoczek f5, żeby potem ten skoczek gdzieś tutaj wlatywał, są bardzo, bardzo groźne. No i okazuje się, że ta pozycja jest po prostu takim zugzwangiem. To znaczy białe nie mogą wykonywać sensownych ruchów, królem się nie mogą ruszyć, hetmanem się nie mogą ruszyć, mogą chodzić w kółko wieżą, ale najczęściej tego typu pozycje po prostu są przegrane. Ding liczył i wydumał ruch g6. Co ciekawe, zagrał ten ruch, dostał dodatkową godzinę, po chwili złapał się za głowę i zrobił tak. Jakbyśmy byli w 2010 roku, powiedziałbym, że zrobił facepalma, ale już się tak nie mówi. Nastąpiło skoczek g5, tym razem to Radżabow zdecydował się, że jak są takie pionki, no to władujemy tutaj skoczka i jest ok. Nastąpiła teraz wymiana hetman a8, żeby grozić matem, no ale znowu, tym razem różnica jest taka, że nie ma tej presji na środku, na figurach, no i białe mogą na spokojnie wymienić hetmany. Ding się na to zgodził, no i po kilku kolejnych ruchach. Niby przez chwilę czarne mają pionka więcej, ale po wieża e2, łubu dubu, mamy remisową wieżówkę. No i ku zaskoczeniu wszystkich, Radżabow zremisował partię kolorem białym. Także tak wyglądał dzisiejszy dzień. Teraz powinny wam się wyświetlić wyniki. No i jak widzicie, Jan Nepomniachtchi jest samodzielnym liderem, posiada 3,5 punkta. Jako jedyny wygrał dwie partie na tym turnieju. Tuż za nim jest Fabiano Caruana, a za nim jest grupa pościgowa w postaci Raporta, Hikaru oraz Jana Krzysztofa Dudy. Czyli Jan Krzysztof Duda w tym momencie traci punkt do Jana Nepomniachtchiego. Zgadnijcie, z kim gra jutro. Gra z Janem Nepomniachtchim. Więc jeżeli, czysto teoretycznie, Jan Krzysztof Duda jutro wygra, to a Caruana nie wygra swojej partii, tylko zremisuje, to Jan Krzysztof Duda zostaje jednym z liderów turnieju kandydatów.
I za to mocno trzymamy kciuki. Tak jak wam mówiłem wcześniej, nie jestem zadowolony z tego, jak Janek tutaj zagrał, ale ja to sobie mogę być albo nie być zadowolonym i nikogo nie powinno to obchodzić. Natomiast mam nadzieję, że jutro faktycznie Janek się odbije i wróci do gry. Najgorsza sytuacja by była taka, jakby przegrał, ale co do zasady na turnieju, najgorsza sytuacja to jest wtedy, jak przegrywamy. Także cóż, z mojej strony tyle. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!